Nagranie i produkcja Studio Plac. Polityka cię fascynuje? Lubisz zajrzeć za kulisy zdarzeń i dowiedzieć się więcej niż inni? Posłuchać, co mają do powiedzenia politycy w nieoficjalnych rozmowach. To dla ciebie jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do Słuchania. Zapraszają Joanna Miziołek i Eliza Olczyk. Dzień dobry, Jan Ziołek i Eliza Olczyk. To jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do Słuchania, podcast o kulisach polityki. Dziś będziemy mówić o tym, cóż opowiadał minister sprawiedliwości na śniadaniu prasowym, które odbyło się dopiero co, o debacie na temat demokracji, w której wziął udział Donald Tusk i wprost powiedział, że przywracanie praworządności nie zawsze będzie się odbywało metodami zgodnymi z prawem. Prawem, tak jak się wydaje, purystą. Czyli jak ktoś nie jest purystą i patrzy, tak jak właściwie trzy czwarte Polaków patrzy z przymrużeniem oka na przepisy drogowe, to oni na pewno nie są purystami, to dla nich Donald Tusk będzie postępował prawidłowo. Natomiast puryści, czyli ta policja, która się czepia jakieś tam fotoradory. Tym się nie będzie to podobało. No i trzeci temat, który poruszymy, to sytuacja PiS-u. Jest taki najnowszy sondaż, w którym w PiS-owi PiS po odebraniu pieniędzy przez PKW znacznie wzrosło poparcie. Ha, ha, ha. A, ale i tak są tam jakieś niepokoje na tej prawicy, bo jednak ciągle się słyszy o, o tym, że a to powstanie partia prezydenta Dudy, a to partia. Jana Krzysztofa Ardanowskiego, tam jeszcze inni się przymierzają do y, tworzenia partii. Zatem widać, że jest jakiś taki niepokój, taka nerwowość, która sprawia, że ludzie rozglądają się za alternatywą, y, czyli za życiem poza pisem. Zacznijmy od śniadania, na którym byłaś. Tak, byłam na Czy śniadanko? Było smaczne śniadanko? Tak, no może być, może być. Szału nie ma, ale nie będę krytykować. Przepraszam bardzo, ale darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. No ale co minister Bodnar mówił? No właśnie, to, to minister Bodnar otóż zaprezentował to, co zaprezentował na spotkaniu na tak zwanym na tak zwanej spowiedzi u Donalda Tuska, gdzie również zebrały się środowiska sędziowskie, mianowicie jak będzie wyglądało rozliczenie z tak zwanymi neosędziami. Rozliczenie, bo to nie ma sobie co tam opowiadać, że to jest tylko jakaś tam przywracanie praworządności i tak dalej, tylko normalne rozliczenia w połączeniu z próbą upokorzenia niektórych sędziów, ponieważ odesłania ich na najniższe możliwe stanowiska. Czyli na przykład Asystent sędziego. To jest takie stanowisko administracyjne, które po prostu do którego się wchodzi z konkursu, tam zarabia się grosze i generalnie się tam pomaga sędziom w pisaniu uzasadnień. I teraz mamy taką oto sytuację, że w ten sposób będą karani tzw. Tak zwani neosędziowie, ale mogą też złożyć czynny żal, to mogą wtedy uniknąć kary i zostaną. No, tak Tłumaczył na śniadaniu, ale już w graffiti porannym tłumaczył co innego, że nie chodzi o czynny żal, czyli jak rozumiem scenariusze się zmieniają tam. No najwyraźniej się zmieniają, bo jak później usiłowałam porozmawiać ja już poza śniadaniem nieoficjalnie z jednym z uczestników właśnie, którzy opowiadali o tych zmianach, to on mówił, że on nic nie wie na temat czynnego żalu i to w ogóle nie był jego pomysł. I, 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 uczestników i... po stronie ministra Bodnara. Tak, po, po stronie ministra Bodnara, że nic nie wie i, i jak na moje pytanie, kto w takim razie wymyślił czynny żal. No, wskazał wymownie gestem na krzesełko, na którym siedział minister Bodnar. I, i, i dopytując, jak to, jak to ja, bo lubię dopytać, czy to było tak, <głos> <głos> że, że pan minister po prostu się zgłosił podczas tej debaty z Donaldem Tuskiem, podczas tych konsultacji i powiedział, że, że może taki czynny żal, on mówi: Nie, nie, nie. To już wszystko było gotowe. Pan minister Bodnar przyszedł z gotowym takim z gotowymi założeniami w PowerPoincie zresztą, PowerPoint. tak i przekazał dokładnie to, pokazał dokładnie to, co państwo zobaczyliście. Tak na marginesie i całkowicie złośliwie powiem, że jak Mateusz Morawiecki miał swoje inwestycje w PowerPoincie, to wtedy wszyscy się z niego wyśmiewali. No nie, brak tak tego Mateusza. Minister, bo, absolutnie nie. Po prostu jestem złośliwy. Dziwa, jak minister Bodnar ma w PowerPointie swoje e, pomysły na e, rozliczanie e, tzw. zwanych neosędziów, to oczywiście nikt już nie mówi, że ha, 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 to jest reforma albo deforma, albo jak kto woli w PowerPointie. No, ale wracając do meritum, e, meritum. tak, bo <laughs> meritum jest bardzo ciekawe. Otóż okazuje się, że e, dlatego to było w PowerPoincie, bo wiele rzeczy pan minister po prostu nie ma przemyślanych. E, ja na przykład spytałam o jedną rzecz, jak długo e, tacy e, zdegradowani sędziowie, którzy wcześniej byli e, n, na przykład radcami prawnymi albo adwokatami, e, weszli do zawodu sędziowskiego, awansowali. W związku z tym każdy, kto awansował z definicji, jest najgorszym rodzajem sędziego. Bo Więc, za czasów PiSu Tak, za czasów mhm. PiSu, rzecz jasna. Oczywiście za czasów właściwie neo, tak zwanej neokeorezji, mhm. jak, jak długo będą siedzieć w tym, jak na tej asystenturze sędziego, starszy asystent sędziego i czekać, nie? Na co pan minister powiedział, że 12 miesięcy zgodnie z ustawą. To 12, 12 lat. 12 <laughs> miesięcy powinno być przeprowadzone to, postępowanie dyscyplinarne. Mhm. Ale ponieważ, nieoficjalnie wszyscy mówią, że to jest absolutnie niemożliwe, że w 12 miesięcy nie da się przeprowadzić tych postępowań dyscyplinarnych. Nie ma takiej opcji. No to spytałam, co w takim razie, gdyby się to przedłużyło. A pan minister, no tutaj już dosyć otwarcie powiedział, no jeszcze tego nie mam przemyślanego. Mm. Więc podejrzewam, mm. że tam jest więcej rzeczy, które pan minister sobie, nie ma przemyślanych. Ale wyobrażasz nie że po takim, jak jest nie wiem, ktoś sędzią, radnym i tak dalej i tak dalej, radcą, Rady. przepraszam, rad. i zostaje asystentem sędziego? Wyobraż sobie tych sędziów. Znaczy, moim zdaniem to jest taki pomysł na to, żeby tych wszystkich sędziów upokorzyć, nie? ponieważ stanowisko asystenta sędziego to, to może pełnić absolwent, a nawet nie absolwent, student. Studenty. Student tak. prawa, wystarczy, że tam stanie do konkursu. Tam są takie braki w tej asystenturze My Akurat sędziego. zapełnią. Tak, że oni sobie wyobrażają, że zapełnią. Moim zdaniem nikt z tych sędziów ja to nie, nie pójdzie, nie zdecyduje duje się na to. To jest niepoważne. Nawet gdyby mieli całkowicie wypaść z zawodu, no bo się okazuje, że z mocy ustawy oni mogą trafić, stracić wszystkie uprawnienia, które nabyli w wyniku e, e, nauki, w wyniku tego, że oni płacili przecież za e, to, żeby zrobić aplikację, to się płaci. Płaci się za egzamin, płaci no tak. się za aplikację, czyli oni wyłożyli swoje pieniądze, a mam minister Boddar w drodze ustawy. Ich tego pozbawia. Pozbawia ich praw, które sami sobie nabyli. Byli. Nie wiem, jak zamierzają ten, ten problem rozwiązać, bo właśnie ten jeden z sędziów, z którym rozmawiałam już po śniadaniu, mówił, że on się nad tym zastanawia i to nie jest problem tylko sędziów, którzy wcześniej byli adwokatami albo radcami prawnymi, no bo oni mają jakby, wiesz, tamte aplikacje komercyjne, radcy albo mecenasa, adwokata, ale to jest też problem wszystkich, właściwie wszystkich prokuratorów, jeżeli będą chcieli ich w ten sposób traktować, no bo po pierwsze jest tam stosunek pracy, więc nie można ich tak po prostu pyknąć z tej roboty, no a po drugie prawa nabyte. Oni też płacili prokuratorzy, płacili za wejście do zawodu, płacili za egzamin tutaj na aplikację i za drugi egzamin już na zakończenie aplikacji. Nie wiem, jak to będzie. Moim zdaniem, jest to bardzo, bardzo trudna sprawa, i jeżeli ona zostanie uchwalona, to na pewno ta ustawa nie będzie gotowa, bo tam minister Bodnar zakładał, że do 15 marca ta ustawa będzie gotowa. Tak jako się rzekło, oni nie mają nic na papierze. Wyłącznie e, piękne slajdy w PowerPoincie. E, moim zdaniem to jest niemożliwe, żeby oni e, opracowali to do 15 marca, bo e, to jest taka ustawa parakodeksowa, ona wchodzi w rozmaite kodeksy, a prace nad kom w komisjach kodeksowych, czy w ogóle nad zmianami kodeksów trwają latami. E, a do 15 marca e, przyszłego roku, o, wydaje mi się, e, jest to niemożliwe, a jeżeli się okaże możliwe, to tam będzie po prostu tyle możliwości zaskarżenia tego do sądów powszechnych, że się wszyscy nie pozbierają z rozumem, bo skończy się na tym, że będą albo w sprawach, w sądach będą albo sprawy frankowe, albo sprawy sędziów dochodzących swoich praw w wyniku ustawy ministra Bodnara. No ale pomyślmy, co będzie później. Jak na przykład zmieni się władza i co się wtedy stanie z naszym wymiarem sprawiedliwości. No dokładnie to samo, tylko może. Tylko gorzej, no bo wiemy, wiemy o co chodzi. W tej chwili jest tak, że no, gdyby pozbawić tych sędziów rzeczywiście, tak jak, tak jak mówiono, nawet sędziowie w stanie spoczynku będą rozliczani. Niech sobie nie myślą, że jeżeli przeszli na emeryturę, to trzymają luzy. No, a co, co, emerytury nie dostaną? Mogą im zabrać emeryturę, mogą mm. im, ich, im odebrać status sędziego, czyli mogą ich, im taką karę zasolić, mogą im zasolić karę obniżenia emerytury. Mm. I trzecia kara, o której wspomniał właśnie jeden z uczestników tego spotkania, to może być nagana. Mm. No więc ja pytam, ale po co nagana, jak człowiek jest w stanie spoczynku? Po co go karać nagano, nie? No to będzie miał naganę. A jakby chciał wrócić do zawodu? No jakby chciał wrócić do zawodu, to zawsze jest prezes sądu, który ma go przyjąć i on wydaje tę decyzję, mm -hmm. czy tam minister nawet. Więc niepotrzebna jest nagana, żeby, żeby nie przyjąć człowieka, bo to zawsze za każdym razem. Ważne, jest że jest jakiś plan przynajmniej, prawda? No, plan jest tak. Choć on jest planem mm -hmm. takim karkołomnym, że ja w pewnym momencie być może dosyć niegrzecznie i nie tak całkiem jak zwykle. Ten, ten. Zaczęłam się pukać w głowę, jak słyszałam. Elisa. Ale no nie tak, że do pana później ministra. Dobrze, Ale nie dobrze tak, że do pana ministra chowałam się za kolegę dziennika, kolegę z Polsatu. I... Tak. Tak, 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 bo po prostu niektóre te pomysły są moim zdaniem kuriozalne, choć ja prawnikiem nie jestem, ale muszę się skonsultować z jakimś prawnikiem, żeby spytać, jak oni to wszystko widzą. No ale coś, coś mi się wydaje, że to jest właśnie to, o czym mówił Donald Tusk: będziemy przywracać praworządność nie zawsze metodami zgodnymi z prawem. No, ale to jest naprawdę niepokojące, bo jeżeli on to mówi i mówi to do ludzi, którzy na przykład no, trochę są na pakierz z prawem, no to oni sobie myślą, skoro rządzący tak robią, to czemu nie ja? Znaczy, to jest bardzo y, negatywne społecznie. Negatywne tej społecznie, ale Donald Tusk nigdy się nie przejmował y, tym, ty, ty, na ile jest w stanie zepsuć politykę. Nie wiem, czy pamiętasz taką jego słynną kampanię z 2010 roku, kampanię samorządową, nie róbmy polityki, budujmy mosty. Pamiętam. No przecież budowanie, Mostów, szkół, przedszkolnych. Nie róbmy polityki, to jest polityka. budujmy bo, boiska. To jest i to, I to jest po prostu wmawianie ludziom, że to, co do ich dotyczy, to w ogóle nie jest polityka i w związku z tym mogą nie chodzić na wybory, bo na wybory chodzą tylko jacyś frajerzy A nie wiesz, że to nie wiadomo, było zaraz prześmiane i robili e, no takie właśnie. plakaty: nie róbmy polityki, e, no. gotujmy pierogi. Nie? No tak, oczywiście, <laughs> że, że to zostało obśmiane i słusznie zostało obśmiane. Niemniej jednak Donald Tusk ma taką skłonność do takiego rzucania, wiesz, niefrasobliwych słów, jak na przykład ta o tym Żyrandolu, tak, że, że mm -hmm. nie chce być strażnikiem żylandora, Żyrandola, czyli chodzi o pana, o urząd prezydenta, tylko woli, woli być sprawczym. No to co? teraz ma strażnika Żyrandola, który może mu naprawdę ja myślę, dać Myślę, że, że te słowa są konsekwencją tego, co on zapowiedział, czyli tego, co wcięcia kontrasygnata tu dostał. No, też takiego kuksańca ze strony środowisk prawniczych, którzy mówią, że nie, no duża część mówi, że nie, są tacy jak pan Matczak, który mówi, że można, ale jednak większość nawet którzy występują w TVA, mówią, że absolutnie takich rzeczy robić nie można. I po prostu trochę zaczyna być tak, że zaczyna być pierwszym prawem wola Donalda Tuska. To znaczy, on nie jest królem, nie ogłosił się no ja jednak. Tak powiedział, no, no, no prawo <coughs> będzie realizowane tak, jak my je rozumiemy. Ach, tak. To już, już jeden raz tak powiedział, teraz powtórzył drugi. Czego czyli tu nie rozumiesz? Załóżmy, my, jeżeli ktoś weźmie ślub, no to może równie dobrze nie mieć rozwodu, tylko powiedzieć, że na przykład cofa. Donald Tusk cofa. powiedział, że, że luz. Luz. Że tak luz. jak ja to rozumiem, to nie jesteśmy małżeństwem. Tak, to nie jesteśmy małżeństwem, no. no. niestety, to są oczywiście niebezpieczne rzeczy, które prowadzą do niebezpiecznych praktyk. No ale, ale cóż, musimy przynajmniej czasowo... Polsce. Musimy przynajmniej czasowo się z tym pogodzić, bo po, co gorsze, niestety poprzednia władza miała ten sam patent, tylko nie mówiła wprost, że będziemy łamać praworządność. Co robili? Tylko po prostu to robili, tak? Tylko, że... Dobrze. Żeby, faktów dokonanych żeby nie dzieli. było też, że broni. Robili to, tylko że dostawali zaraz nagany ze strony Unii Europejskiej. Tak. A tutaj co? Premier mówi, że robi, i, i Unia Europejska milczy. Wesoło. Pro... Zobaczymy, co będzie. Artykuł 7, też cofnięte. Nie, tak? patrzę się artykuł 7, od to od początku była bzdura i było wiadomo, że ten artykuł nie zostanie uruchomiony, tak czy inaczej. Ale na przykład Komisja Wenecka no jestem ciekawa, co Komisja Wenecka powie na te wszystkie pomysły pana Bodnara. Czy one są takie praworządne? Podobno Komisja Wenecka, oni tak mówili, że oni liczą na to, że obronią te fantastyczne pomysły przed Komisją Wenecką. No, muszę powiedzieć, że wielce bym się zdziwiła, no. jakby obronili te pomysły. Ja, wiesz, to nie tylko ta kwestia, ale też taka kwestia, która teraz znowu porusza, którą porusza prawica, przecież tak samo wykorzystywała tą rzecz, czyli te reszty tymczasowe, nie? Tutaj mam tego księdza Olszewskiego, który jest teraz bohaterem prawicy, a z drugiej strony jest oszustem dla strony liberalnej. Tak naprawdę nie wiemy, no bo on nie dostał wyroku, tak? Tylko od marca siedzi w areszcie tymczasowym, no i i każda strona już wydała wyrok na ten temat, no ale tutaj y, prawica się teraz oburza na traktowanie, bo to traktowanie rzeczywiście w tych aresztach tym, tymczasowych podobno jest okropne, w tym sensie, że. On y, y, najgorszy, najgorszy moment, który on przeżył, to był na etapie zatrzymania, a już w areszcie później już nie, w, y, y, tylko to, te, to pierwsze zatrzymanie, kiedy go tak traktowali, tam chyba właśnie było pierwsze 48 godzin. Każdego można zatrzymać na 48 godzin, więc proszę Państwa, proszę się z tym liczyć, że tak możecie A -a. być potraktowani. <grym /hier> no tak, ale na przykład tam są takie urzędniczki, chyba, które były tak. czy zaangażowane w sprawę NCBR-u, tak? E tak, no bo, to, bo to jest kwestia, Aha. bo to jest ta wielka afera NCBR-u, gdzie rzeczywiście mnóstwo pieniędzy poszło I w tajemniczych okolicznościach i tam są właśnie dwie panie urzędniczki e i tam jest, e e chociaż nie, przepraszam bardzo, wróć, 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 nie NCBR, nie. To jest Fundusz Sprawiedliwości. A, Fundusz Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości z którego poszły duże pieniądze, między innymi na inwestycje tego księdza Olszewskiego, mm. dwie urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości, które nie wiem, czy brały w tym udział na zasadzie takiej administracyjnej po prostu, no i niewsadzony do aresztu minister, wiceminister Sprawiedliwości Romanowski, który uniknął tego, dlatego tak. że ma... Ale w swój tych urzędniczek, to ja usłyszałam od jednej z osób, że podobno tam ten adwokat mówił o tym, ich adwokat, że one na przykład nie dostawały Środków higienicznych w ogóle, wiesz, przez dwa tygodnie na przykład. No, a w przypadku jednak kobiet to jest bardzo ciężkie, więc no, to też są takie tortury. Nie, no to są szykany po prostu, to są szykany. Nie, nie wiem, czy, bo to trzeba by spojrzeć w katalog tortur, prawda? Bo, bo, bo ten katalog czasem no tak, tak. jest bardzo dziwny, więc wiesz, może się okazać, że, że, że jest to uznawane za, za tortury, ale z całą pewnością nieprzyznawanie kobietom środków higienicznych to są najzwyklejsze i dosyć podłe. Szykany jednak. No właśnie, więc to, co się dzieje w tych aresztach tymczasowych, no to, to jakby minister Bodnar, który właśnie za czasów, kiedy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich i cały czas mówił o tych aresztach tymczasowych i teraz zresztą, jakbyśmy z Szymonem Krawcem na biadzie z ministrem Bodnarem, to mówił, że trzeba zaprzestać właśnie tak długiego okresu tych aresztów tymczasowych i tak dalej. Miał to wdrażać. No i co się dzieje? To znaczy, Mam... wiesz jeszcze o co chodzi? bo jakaś taka sprawa, którą teraz prawica porusza, że był jakiś człowiek podejrzany o morderstwo jedenastolatki, zdaje się tam, taki i dziewczynki, jak on tak, był rzecznikiem i... praw obywatelskich, to powiedział, że szykaną jest właśnie pokazywanie go, wyciąganie go w kajdankach. No i teraz masz dobra, ksiądz czy nie ksiądz, a mimo wszystko tych ludzi, którzy no, jednak nie są od tak poważne przestępstwa posądzani, którzy normalnie w tych kajdankach są wyciągani gdzieś tam przy jakiejś stacji, zostawiani i tak dalej. Więc widać, że no, wtedy to było złe, a teraz to jest w porządku, jakby zamykamy oczy tak, na pewne rzeczy. No, ja mam wrażenie, że minister Bodnar ostatnio przestał patrzeć ludziom w oczy. To jest moje prywatne wrażenie. Nie patrzył ci w oczy? Nie. <laughs> Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Donald Tusk, jak mówiłyśmy w pierwszej części, wziął udział w takiej debacie o demokracji, gdzie właśnie oświadczył, że przywracanie praworządności nie zawsze będzie się odbywało metodami zgodnymi z prawem, tak jak się wydaje to purystom, zaznaczmy, żeby nie było, że manipulujemy wypowiedzią pana premiera. Czy, czy do takich zachowań można zaliczyć, zakwalifikować właśnie co, cofnięcie kontrasygnaty premiera pod jakby, nie wiem jak to to się nazywa, fachowo nominacją sędziego wesołskiego, tak zwanego neosądziego, na człowieka, który prowadził nabór na y, prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wiesz, co powinien teraz Andrzej za zrobić? Skoro on może cofnąć, to on powinien cofnąć podpis pod Serafinem. No tak, no i ja co? też tak mówiłam. Tak jak rozumiem, I, 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 i <laughs> powiedzieć, a nie, ja to się jednak rozmyśliłam. Pan Serafin mi się nie podoba. No tak jest. No i, i w związku z tym bardzo proszę, niech Unia Europejska już nie bierze pod uwagę tego mojego podpisu. Ale wiesz, to jest w tym wszystkim jest naprawdę bardzo, to jest naprawdę bardzo zabawna sytuacja, ponieważ Donald Tusk ogłosił, ogłosił swoją decyzję w cudzysłowie, bo to moim zdaniem żadna decyzja nie jest. Ogłosił tę tak zwaną decyzję na Twitterze, czyli na, na x na platformie X. I jak słuchałam ostatnio, chyba właśnie w Polsacie ministra Bodnara, albo wczoraj w Kropce nad i, przepraszam, jeżeli coś tutaj pomyliłam, to pan minister Bodnar mówił, że no, pan premier miał do tego prawo, a jakże, bo takie jest postępowanie administracyjne, miał prawo zrezygnować, wycofać się, naprawić swój błąd, czyli pan prezydent też ma prawo naprawić swój błąd z tego wniosek. Ale jeszcze była druga część tej wypowiedzi, że no, właściwie jego zdaniem to Powinno być opublikowane w monitorze polskim. No, bo po, tamta decyzja o powołaniu sędziego Wesołowskiego została opublikowana w monitorze polskim. A ta. O cofnięciu kontrasygnaty nie. I nawet się zastanawiałam, jak to będzie wyglądało, to odpublikowanie. No bo raz o, o, opublikowane to tak ciężko wymazać, prawda, z dokumentów. No trzeba odpublikować Mówię teraz. Myślę, że to tak jest, jak trochę pamiętam na samym początku, jak się oburzała Platforma Obywatelska, że Beata Szydło nie publikuje. Nie publikuje, tak. Nie publikowała. A Jezu, teraz oni coś się w ogóle dzieje. Teraz oni nie publikują, a uważają, że Trybunał <grym> Konstytucyjny w ogóle nie istnieje i mogą nic nie publikować. I to mogą chyba nie nawet uznawać. było takie zdarzenie, że. Że gdzieś Donald Tusk przechodził na jakąś konferencję, i wtedy telewizja Republika chciała oczywiście podejść, zadać pytanie, no to znowu ich tam odgonili, no i zapytali, dlaczego. No i wtedy chyba dostali odpowiedź, nie wiem, czy to było od premiera, czy takiego współpracownika, żeby to się do Trybunału Konstytucyjnego z tym zwrócili. No, no, znaczy, właśnie. to jest po prostu takie jest nie? Jest to dosyć żenujące, jeżeli chodzi o otoczenie premiera, ale krótko mówiąc, wracam do tej, do tej sprawy kontrasygnaty. A ja tutaj już dygresja. Ja wracam do sprawy kontrasygnaty ponieważ no, wychodzi na to, że Twitter, czyli tam platforma X, stał się dla nas źródłem prawa. W ustawie jest zapisane, że z źródłem prawa w Konstytucji są ustawy, nowe czasy, no rozporządzenia, wiesz. dekrety nawet. Cyfrowy... O oświadczeniach na platformie X nie. Cyfrowy nie ma. świat. Tak, nawet cyfrowy świat. Wystarczy oświadczenie na platformie X pana premiera i już mamy nowe źródło prawa. Powinno być, co prawda, wprowadzone do Konstytucji, ale kto by się przejmował taki Takimi drobiazgami. A wiesz co ja usłyszałam? Ja usłyszałam, że to nawet nie było tak, że pan Berek oczywiście swoje zamieszał, podobno przy okazji tego podpisu, ale podobno w ogóle te dokumenty wszystkie przygotowywał pan Arkadiusz Merchawica, minister sprawiedliwości. I on jakby, no, jakby nie zrozumiał, że to jest sprawa polityczna przy okazji tego podpisu. On nie zrozumiał. To, co on tyle czasu robi w polityce? I to generalnie na niego są tam wściekli w Ministerstwie Sprawiedliwości i w ogóle w rządzie. I no, rzeczywiście może i nie było tak, że Donald Tusk za tego Serafina chciał podpisać, tylko po prostu no, ktoś mu to podłożył w tym sensie, że mu podłożył ten papier do podpisania. Nie wiem już sama, no bo skoro są też takie spekulacje, że to jednak nawet nie ten Berek, tylko ten, który już powinien sprawdzać właśnie na kwestie polityczne, czyli pan nie, tak. minister Myrcha, który przecież już jest politykiem wiele lat. I powinien się orientować w tych sprawach, to jednak. Szanowni Państwo, ja powiem tak, wyrażę tutaj swoją opinię. Nie wierzę w to, że nie było dealu między panem prezydentem a panem premierem. A pan sprawie... premier powiedział, żeby już na ten temat nie spekulować. Pan premier tak powiedział, ale pan premier na razie nie może zakazać mi spekulowania. Jakby... Ale może już ma takie prawo. Jak będzie miał takie prawo, to rozumiem, że wtedy wyśle do mnie e, o 5 czy tam 6 rano policję albo, tu. albo tutaj i zamknie, i wtedy rzeczywiście nie będę miała gdzie spekulować. Ale dopóki e, mam e, takie, taką platformę do spekulowania, tak jak pan premier ma platformę X, my mamy tutaj Studio Plac i będziemy spekulować. Nie wierzę w to, uważam, że deal był e, i że po prostu. Zresztą wszyscy w pisie tak uważają, i że po prostu premier oszukał pana prezydenta. No jak się Iza. tylko zrobiła um, awantura, to, to po prostu się wycofał i udawał, że jego przy tym wszystkim nie było. To jest taka typowa postawa. Nas przy tym wszystkim nie było, wianki dziewicze na naszej skroni. Śpiewała, śpiewali aktorzy kabaretu Olgi Lipińskiej. Yes. To teraz popłynęłaś, powiem no co, wianki dziewicze, to dotyczyło PZPR-u, to dotyczyło czasów PRL-u, nikomu nikogo tak tym wszystkim jest. nie było. Ale jeszcze powiem, jeszcze powiem jedno, Jaśka, jak już jesteśmy tutaj i tak sobie gwarzymy wesoło, to muszę powiedzieć, że gdyby takie rozliczenia z wymiarem sprawiedliwości, z sędziami były po PRL-u, kiedy się naprawdę na, należały, to by po prostu teraz, to by później nie było problemu z sędziami, z czasem klasów, wiesz, komunistycznych, zasiadającymi nawet w Sądzie Najwyższym. To powiem Ci taką małą dygresyjkę teraz odnośnie tych Twoich kabaretów. <laughs> Kiedyś, no nawet Ale. już powiem nazwisko, no bo wiadomo o kogo chodzi. Kiedyś Michał Dworczyk, jak była ta sytuacja z tym takim nagraniem, które wyszło, że jakieś kobiecie mówiła, pies i mordelizał. Pamiętasz? No, Kiedyś ja do niego zadzwonił. On oczywiście wściekły, wkurzony. I on mówi: No nie zna pani tego kabaretu starszych panów, chyba tego Ta, kabaretu. Tak, to był słynny dialog. Miśnikowski i Dziewański, tak. No Czyli jest pies pogrzebany. No nie, no, to po prostu że pies Ta. mordelizał tam było, nie? A pies ci mordelizał. <laughs> No więc powiedziałam, że nie znam. Także powiem ci tak samo z Olgą Lipińską. Nie, nie, mój, nie moje pokolenie. Nie twoje pokolenie, tak. To my z tak. Michałem Forczykiem już jesteśmy bandą dziadersów i znamy te skecze. No ale czasów. odnośnie właśnie, reszty wracając do tych sędziów, tu masz rację, bo teraz na przykład można by powiedzieć, dlaczego właśnie sędziowie z czasów komunistycznych w ogóle orzekają. Kiedyś, pamiętasz Jarosław Kaczyński tak? na jakimś spotkaniu nam mówił, że w jakiejś jego sprawie, tak? Tak. Był sędzia już nie pamiętam. No ale, co przecież, no ale oczywiście, że tak. No przecież kiedyś nawet Bronisław Komorowski się oburzał, że. Ale to akurat pisowcy sobie przychołbili prokuratora z czasów komunistycznych, który go oskarżał w stanie wojennym. No i, 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 i on sobie siedział wesoło i, i to właśnie podnosił Bronisław Komorowski. Siedział sobie wesoło w prokuraturze. Zatem oczywiście pisma tutaj też swoje za uszami. Natomiast na pewno jest tak, że Donald Tusk. W, w, od początku, prawie że od początku lat 90., nie, nie powiem, że od 89, ale od 90 roku zasiadał w Sejmie albo w Senacie, w każdym razie w polskim parlamencie, i brał udział we wszystkich debatach na temat rozliczeń postkomunistów, na temat rozliczeń komunistów po okresie PRL-u. I jakoś wtedy nie przyszło mu do głowy, żeby, wiesz, wyrzucać sędziów z zawodu. No Natomiast Sędziowie pisoscy widać są gorsi niż komuniści. Ale wiesz, to też o tym pisał przecież Robert Krasowski w tej książce. Jak to, było? to była książka, Klucz do Kaczyńskiego. Mm -hmm. O tym, że właśnie. Oni chcieli chyba zrobić porządek w wymiarze sprawiedliwości, ale z drugiej strony też nie to, że się bali, ale też chcieli w jakiś sposób chyba się ułożyć z tymi prawnikami, tak? Że Alech Jarosław Kaczyński, że jednak nie chcieli takiś na ostro za bardzo. No to, z nami. Tutaj to oczywiście zadziałał syndrom Ziobry, który, moim zdaniem, jest lekko szalony, i w związku z tym robi takie rzeczy, jakie robił, a wszystko się zaczęło za pierwszych rządów pis kiedy jako zupełnie nieopierzony minister sprawiedliwości popełnił masę błędów. Oferował wyroki publicznie na konferencjach prasowych, mówił, kto jest winien, kto nie mhm. jest winien. No to były po prostu rzeczy skandaliczne w ustach ministra sprawiedliwości. No i, i, i potem strasznie, strasznie był z tego powodu przez wszystkich prawników czołgany. I on potem, no moim zdaniem, to, było, to był prosty odwet z jego strony. Prosty odwet, jak został po raz drugi tym ministrem sprawiedliwości, odpłaca się wszystkim, którzy się ze mnie wyśmiewali, którzy na mnie pluli, którzy. Gdyby jakoś tam źle mnie potraktowali, albo w jego mniemaniu źle osądzili. Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Dzisiaj na okładce jednego z tabloidów pokazała się, pokazał się taki napis, że powstaje partia Andrzeja Dudy i że pisma się bać. No i pytanie, czy rzeczywiście taka partia. Dlaczego pismo, Może Donald Tusk powinien się bać, że przegra z partią Andrzeja Dudy w następnych wyborach? Może właśnie o to chodzi, że gdzieś wyborcy czy też działacze szukają miejsca i może myślą sobie, że Andrzej Duda, który jest pięćdziesięciokilkulatkiem, będzie w stanie stworzyć coś nowego, coś ciekawego. Szczególnie, że po tym czasie prezydentury, no, za bardzo, no chyba, nie ma takich propozycji, tak? Mógłby coś robić. Jest jeszcze na tyle no, też zdolnym oczywiście politykiem, że może mógłby coś takiego stworzyć, chociaż zawsze się mówiło w otoczeniu Andrzeja Dudy, że on nie ma takiego zmysłu politycznego do tworzenia jakiejkolwiek partii. No ale gdzieś tam w stylu jest przecież Marcin Mastalerek, który, jak wiemy, ostatnio ma takie dosyć ostre wypowiedzi na temat, znaczy ostatnio, w ogóle ma ostre wypowiedzi na temat PiSu, teraz ostatnio powiedział, że nie będzie wpłacał pieniędzy na partię, w której przecież i był rzecznikiem, i z której był... kampanię przynajmniej dwie tak. No i był posłem, posłem z ramienia tej partii. No i na pewno Marcin Masaler chciałby jeszcze coś robić. Tylko pytanie, czy on jest w stanie przekonać Andrzeja Duda do tego, żeby właśnie coś robić? Szczególnie, że tak naprawdę po 10 latach prezydentury polityk może być rozleniwiony. No bo um, ostatnio mi jeden z, um, z polityków opowiadał o tym, że ostatnio w wakacje, dwa tygodnie, Andrzej Duda był wyjęty gdzieś tam był w wiantarze, czy gdzieś, e, tylko przyjeżdżał na takie uroczystości, jak właśnie 15 sierpnia, żeby dać jakieś ordery, i na tym polegała jego praca. I on mówi, no i trochę Marcin zobaczył... Na czym to w tej końcówce już, jak to wygląda w tej końcówce? To znaczy, że tutaj się naprawdę nic nie robi w tym Pałacu Prezydenckim, no bo jeszcze jak wchodził na początku taki rozpędzony, nadamy nowy ton, będziemy decydować o polityce, będziemy rozgrywającymi, a tutaj się okazuje, że to już wszystko się zaczyna kończyć, a Andrzej Józef spokojnym takim truchtem sobie zmierza. zmierza. Wiesz, za jakieś nie wiem, 3-4 miesiące e, przestaną dzwonić telefony do Pałacu Prezydenckiego, ponieważ nikt już nie będzie e, chciał o niczym rozmawiać z z prezydencem, co do którego jest pewność, że już odchodzi, bo dwie kadencje swoje miał. To jest ten syndrom, o którym kiedyś mówił Aleksander Kwaśniewski, że pół roku przed wyborami milkną telefony. Nikt nie dzwoni, nikt nie ma żadnych spraw, żadnych interesów i że to jest bardzo trudne do zaakceptowania dla człowieka, który no, spotykał się z najważniejszymi ludźmi na świecie i decydował o ważnych sprawach takich, jak na przykład wojna czy pokój, prawda? Mówimy tutaj w tym wypadku o wojnie na Ukrainie. To, to jest końcówka prezydentury Dudy i moim zdaniem on skończy dokładnie tak samo jak jego poprzednicy. To znaczy założy sobie fundację, otworzy biuro i w tym biurze będzie sobie spokojnie funkcjonował nie wiem z kim, być może właśnie z Marcinem Mastalewkiem. No oni raczej mówią, że z Wojciechem Kolarskim, bo Wojciech A, bo Kolarski jest to jego od wielu, wielu jego. lat jakby, no. znaczy nawet nie o to chodzi chyba, tylko chodzi o to, że jednak Marcin Mastalewk ma większy temperament i no też właśnie. by chciał pewnie się bardziej rozwijać napędza niż tylko Napędza go, krótko będąc. mówiąc, agresją go napędza. Napędza go. No. Adrenalina go jakoś tam napędza, no. powiedzmy. Natomiast, no wiesz, no, tutaj taki pracy urzędniczej może się nadawać Wojciech Kolarski, już tam usiądź, zrobić. Dlatego oni mieli taki pomysł, żeby on został europosłem, bo tam też się wiele nie robi i po prostu tutaj sobie założyłby biuro... Że Andrzej Duda miałby nie, nie, nie. zostać europosłem? Wojciech Kolarski. Kolarski. I tutaj by sobie założył biuro tak. i by mógł zatrudniać ludzi i też to był jakiś ratunek dla tych ludzi, którzy pracowali przy prezydencie. Tak. Na przykład pani Małgorzata Poprocka, no ona podobno, ja nie wiem, czy ona ma aplikację, ale ona nie ma doktoratu. I też mi mówią ludzie, że jej będzie trudno jako magister prawa po prostu gdzieś sobie znaleźć pracę, no szczególnie też, że od Dudy i tak dalej, więc zostaje ileś tam ludzi, którzy będą niezagospodarowani no, a wszystkie do fundacji swojej Andrzej Dzanewski. No nie, no nie, to z reguły tam mogą pracować ze dwie osoby, w tym jedna to jest pani sekretarka no albo pani sekretarz, wszystko jedna nie, nie nie chcę tutaj nikogo dyskryminować ze względu na płeć, ale jest jeden dyrektor i po prostu ktoś, kto pełni taką funkcję techniczną, więc nie sądzę, żeby pani Paprocka akurat była zainteresowana taką funkcją. Tak to wygląda z tą końcówką prezydenta i moim zdaniem tak prezydent skończy. Nie będzie miał żadnej funkcji międzynarodowej. Bo Czyli jesteśmy... w partię nie wierzysz też. Nie, nie wierzę w partię. Ale najpierw powiem, dlaczego nie wierzę w funkcję międzynarodową. Bo ze względu na wojnę na Ukrainie. Bo nawet gdyby ktokolwiek myślał o tym, żeby powierzyć Andrzejowi Dudzie jakąś taką funkcję, to Rosja powie nie. A, a z Rosją się jeszcze ciągle wszyscy liczą, prawda? W Radzie Europy czy w innych instytucjach. Mimo, że coraz mniej, ale jednak się. No to Ander, Aleksander Kwaśniewski miał taki pomysł na MKO dla Andrzeja Dudy, ale ja usłyszałam od jego byłego współpracownika, że absolutnie nie, bo to jest, mówi, zbyt... Jakby zbyt dobrze płatna funkcja, i taka, do której jest naprawdę kolejka duża, i mówi, że absolutnie nie sądzi, że Andrzej do to dostał. Za czasów, gdy prezydent Aleksander Kwaśniewski kończył swoją drugą kadencję, mówiono o tym, że to on celuje w ten MKOL. Po czym yy, usłyszałam, wtedy usłyszałam, żeby, że w ogóle nie ma żadnych szans, ponieważ szefami MKOL-ów zostają ludzie albo bajecznie bogaci albo głowy koronowane. Mm. Więc w jednym i w drugim mm. przypadku to nie, nie nie zachodzi w przypadku Andrzeja Dudy. Nawet jeżeli sobie tam odłożył dzięki tej prezydenturze to nie te, ładny kawałek grosza, ale to nie jest tak. To nawet myślę, że Paweł Szy, który się dorobił świńskim takim trendem 200 milionów złotych, nawet to by było za A może mało. Może Mateusz Morawiecki też chyba My, nie, Ale on nie, tak? nie ma takiej to kasy. To mógłby być ktoś, mm. kto, nie wiem, typu Kulczyk, Bill Gates, nie wiem, ktoś tam, tego typu osoby stają na czele MKOL-u albo koronowane głowy. No, u nas, jak wiadomo, generalnie jest posłuchać, jeśli chodzi o króla Europy. O głowę, ale on nie został nigdy ukoronowany. A to musi być prawdziwa koronacja. No więc, tak, więc o tym MKOL-u pan prezydent Uda może zapomnieć. Żadne inne stanowisko też mu się nie kroi. Będzie tak jak wszyscy inni prezydenci, z wyjątkiem Bronisława Komorowskiego, bo mam wrażenie, że to się w ogóle wycofał. On jest w ruskiej budzie. Tak, do ruskiej budy, ale na przykład tam Duda, jak, jak ma trochę wigoru, no to może będzie jeździł z wykładami. Tak, ja tak, myślę, że tak. jemu to wystarczy. Dokładnie wiesz. tak usłyszałam, że no. będzie miał fundację i będzie miał wykłady i z 200 tysięcy rocznie sobie na tych wykładach zarobi i mu to wystarczy. W córce wystarczy. coś tam kupi mieszkanko czy tak. coś i do widzenia. Ale jemu to wystarczy nawet nie ze względu na kasę, tylko ze względu na jego temperament. Tak, no bo mi się on wydaje, jest po prostu takim typem akademiki. To więc... znaczy, wiesz, w czasie kampanii potrafi, prawda? Potrafi absolutnie się tak zaangażować, te spotkania z ludźmi, wszystko, no ale właśnie... No i będzie się wyżywał na wykładach. Chyba będzie tak, się na tych na studentach wykładach. biednych. A, Wykłady, wiesz, coś tam. No i, i, i tyle. Natomiast partia polityczna, oczywiście, można powiedzieć, że ze względu na to, że PiS straciło pieniądze, to teraz wszystkie inicjatywy na prawicy mają takie same szanse, prawda? Nowa inicjatywa, gdyby miała przy bojowego lidera. Fajny pomysł. Mogłaby konkurować z Pisem o elektorat prawicowy, dlatego że PiS już nie ma kasy, żeby przebić ich wiesz właśnie eventami, jakimi, za które trzeba zapłacić billboardami i tak dalej, czy nawet pomysłami wypracowanymi w think tankach. Ale, ale ja tutaj w partii Dudy nie widzę ani lidera, ani pomysłu. Nie widzisz. No a widzisz, a ty widzisz jakiś pomysł? Powiedz mi, po co miałaby być partia Dudy? Nie wiem, po co miałem. Nie powiedzieć. wiem, no właśnie, no. nie wiem. I to jest właściwa odpowiedź. Tam nie ma pomysłu i nie ma e, niestety literatury. No ale wiesz, tak jak o tym mówimy, o problemach prawicy, no jednak mimo wszystko nie uda się utrzymać y, tak, dużego, tak dużej mobilizacji we wpłacaniu tych pieniędzy. Nie, tak? to jest oczywiste. To Dlatego 5 milionów, mówię. No więc Dlatego ja się... mówię, szanse nowych inicjatyw rosną na konkurowanie z pisem, ale Pisma ma tę przewagę, że ludzie się przyzwyczaili do tej marki, Część. przyzwyczaili się do Jarosława Kaczyńskiego. Część z nich wpłaciła pieniądze na PiS, a ludzie, którzy raz wpłacili pieniądze na daną partię, już nigdy nie zagłosują na żadną inną, bo to jest psychologicznie niemożliwe. Zatem tutaj są te przewagi PiSu i oczywiście jest równowaga, jeżeli chodzi o pieniądze, ale moim zdaniem to za mało. Poza tym, wiesz, no, to musi być lider, który ma wolę walki, tak? No czy Jarosław Kaczyński ma wolę walki? No ma. No ma. I to jaką? I to jaką? Czy Donald o. Tusk ma wolę walki? Ma. ma. No ma. ma. No. Duda nie ma. Andrzej Duda nie ma. To jest takie... Krzysztof Bartanowski, o którym który powiedział, że założył własną partię, to już w ogóle. Wiesz co, to jest takie z jednej strony śmieszne, a z drugiej straszne, że tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego, czy komuś się chce Oczywiście. Naturalnie. To jest niestety, proszę państwa, kluczowa sprawa. Jak się komuś nie chce, albo uważa, że mu się należy, mm -hmm. to ma figę z makiem. <laughs> A jak ktoś nawet może nie taki piękny, nie taki nie przystojny, nie taki zdolny, nie taki, zdolny, <laughs> nie taki y, europejski i progresywny chce. To dostaje to, co chce po prostu. W polityce, wola polityczna jest kluczowa. Ale jeżeli pozwolisz, to jeszcze chciałabym powiedzieć o, o tych pieniądzach odebranych Pisowi. Tam wiadomo, że tam obywatele wpłacili raptem 5 milionów, a oni będą tracili około tam 200 paru milionów rocznie. Poza tym chyba Prawo i Sprawiedliwość ma więcej wyborców niż jakby wpłacili. W sensie no, gdyby oczywiście. Tak, choć trochę wpłacił każdy wyborca, to no, byłoby. Więcej. No oczywiście, że byłoby więcej. Nie wszyscy wpłacili. No którzy, no właśnie, niektórzy nie wpłacili. Niektórzy nie płacili. <laughs> niektórzy, <laughs> no, niektórzy w ogóle się zastanawiają, że być może w ogóle nie zapłacą, ale w każdym razie ci, którzy wpłacili, są już przywiązani, ale w ogóle cała przywiązani do tej partii, ale w ogóle cała ta akcja zbierania pieniędzy spowodowała to, co od początku podejrzewałam, że poparcie dla Pisów wzrosło. Hmm. Ludzie zaczęli się interesować, zostali wyrwani z marazmu powyborczego, prawda? No, wybory jakiś czas temu minęły. Wybraliśmy już wszystkich i dajcie nam święty spokój. Otóż nie, nie dajemy wam świętego spokoju, musicie nas ratować, musicie ratować Polskę. Wymęczą Wpłacajcie! tych ludzi! Wym Wpłacajcie! No, i, i efekt jest taki, że w najnowszym sondażu, który zrobił jednak spore wrażenie w mediach mainstreamowych, koalicja obywatelska, która miała już 6% przewagę mhm. nad PiSem, ma 32,2% poparcia, a zjednoczona prawica 31,6, czyli 0,6% jest różnicy w tej chwili, no tak, właśnie po tym odebraniu pieniędzy. Troszkę jesteśmy na tej etapie wyborów, chyba 13 października, bo zdaje się tam też różnica taka była ile procentowa no to jakby nic się nie zmieniło od nie, tego nie, czasu. Nie, już Platforma wyraźnie się wysunęła w ostatnich Nie, nie, ale ja ci mówię, że od tego 13. A, w sensie, no tak, że jak od... jesteśmy na etapie tak. dokładnie 13 października, kiedy tak. wygrali wybory. Tak, oczywiście, masz rację. Jeśli chodzi o, o ten czas, kiedy wygrali wybory, to rzeczywiście oni mieli tam jeden punkt przewagi nad, czy pół punktu przewagi nad Platformą. Może nawet więcej, już nie pamiętam. Ale krótko mówiąc, na pewno mieli malusieńką przewagę, a Platforma była ciągle na drugim Miejscu, ale platforma wyprzedziła pis i zaczęła punkcik po punkciku, z badania na badanie budować przewagę. Po czym w wyniku cennej decyzji państwowej komisji wyborczej całą przewagę szlak trafił. I, i, teraz, i teraz od nowa polska ludowa. No, od nowa Donald Tusk musi dziergać dziergać. Dlatego może tak przykręca śrubę no ale wiesz, przyspieszenie. Już, ale moim zdaniem to, to przykręcanie śruby pisowcem już nikogo nie obchodzi. Ten efekt już Miną. został osiągnięty, ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę na inne partie, jakie one zebrały poparcie. Otóż 12,6% zadeklarowało, że zagłosuje na konfederację. Dużo, sporo. Dużo. I to jest trzecie miejsce. Czyli oni zajmują miejsce już tej trzeciej drogi, tak? Tak. trzeciej drogi, Na 10% wróciła lewica, wiadomo, że w wyborach hmm. poszło jej gorzej, ale wróciła. Zaś trzecia droga no, spadła na 8, niecałe 9%, 8,8%. ,8. A wiadomo, że próg wyborczy dla koalicji stanowi 9%. Czyli dosyć duże rozczarowanie trzecią drogą. To po pierwsze, a po drugie, jak się już siedzi na progu, to bardzo łatwo jest spaść pod ten próg i wtedy Oczywiście, ten, tę decyzję te dwie partie, czyli PSL i Polska 2050, będą podejmowały dopiero za trzy lata, ale będą musiały ją podjąć, czy mm. iść razem w koalicji, czy jednak wymyślić jakąś nową formułę. Bo 8 i 8 10%, gdyby to miało tak zostać, to muszę powiedzieć, że to jest troszeczkę mało. Ale jest jeszcze jeden sondaż, który nawet ubawił komentatorów, w którym to sondażu też został zrobiony z nieistniejącą partią Andrzeja Dudy. No i partia Andrzeja Dudy odbiera głosy przede wszystkim rzeczywiście PISowi, bo wtedy w takim sondażu PIS ma tylko 25% poparcia ale paradoksalnie nieistniejąca partia Andrzeja Dudy wypada w tym sondażu lepiej niż trzecia droga. Wypada na jakiś tam 9% Czyli z małym szukają. haczykiem. szukają. tak. Myślę, że szukają, dlatego, że jednak tam do świadomości ich się przesączyło, że PiS to jest, że głosowanie na PiS to jest trochę wstyd, tak, ze względu na te wszystkie... To złodziejstwo. Tak, na to, na to złodziejstwo, krótko mówiąc. Tak, ale gdy gdyby właśnie pojawiła się nowa partia, to być może by się na nią przerzucili. Na Konfederację tak zna, znowu za bardzo nie chcą. No i tak, ona i tak poszła do góry. 12%. Teraz oni w Konfederacji czekają tylko, żeby poszło wyżej. No, osobiście nie kibicuję konfederacją. Ja też nie. Uważam, że 12% to i tak jest, jest świat i dużo. ludzie. I tak jest świat i ludzie. Ale to jest to, o czym mówił niedawno Jarosław Flisy w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Że przewaga między obecną koalicją rządzącą a ewentualną koalicją PiS i Konfederacja wy wynosi zaledwie kilka punktów procentowych i nie potrzeba żadnej rewolucji, żeby PiS z Konfederacją przejęli władzę. Po prostu wahnięcie nastrojów w momencie kampanii wyborczej, zniechęcenie rządami Donalda Tuska, niezadowolenie z tego, co zaoferował, czyli z braku, realizacji reform i już. No a to wszystko będziemy dla Państwa na pewno relacjonować i komentować. To były niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Słuchajcie nas w czwartek o 14 na wprost.pl i w piątek o 14 na Spotify i YouTube. Janem Miziołek i Eliza Olczyk. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.